Dzień dobry wieczór, tu Omek. Witam Was ponownie w Dark Souls 2. Znajdujemy się chyba w najbardziej niepokojącej lokacji jak dotąd. Nawet rynsztok nie był tak, może nie tyle uciążliwy, co przyprawiał o niepewność. Cienisty las, no to chyba właśnie to. Wow. Nie widzę nic. Znaczy prawie nic. A fantomy innych graczy w miarę dobrze widać. O, świecidełko. Ale przeciwników to już nie ma tak lekko. Niestety tutaj trzeba się strasznie pilnować, bo jeden backstab z tego co widziałem i po sprawie. Game over. Nie, to jest gracz. Gracze chyba są tacy jaśniejsi z tego co widzę. Prawdopodobnie gra offline byłaby tutaj łatwiejsza. Wbrew pozorom, bo no nie byłoby właśnie tych poświat innych graczy. Plama krwi. Drzewo. A, to jest przepaść, super. Może da się go, te drzewo, przywrócić? Tak, tędy chyba szedłem. Czy to tutaj była skrzynka? Chyba nie wiem. Nie mam pojęcia. Tak, tutaj. Okej. Gdzieś tam w centrum tego lasu jest jakieś świecidełko. O, tam gdzieś przed nami. Pytanie, czy... Czy będą tam jacyś wrogowie? Zapewne. Kilku już wybiłem, ale... Widzę cię. Dobra. Łuk. Gdzieś tam się przechadzał. O, jest. Cofnę się trochę, żeby mieć pole do manewru. Niedobrze. Gdzie on jest? Jak mnie zbackstabuje, to będzie lipa. Dobra, widzę, że jest tu. No. No. Okej. Każdy jeden pokonany z tych duchów to jest wielkie zwycięstwo tutaj. Niezły troll to by był, gdyby oni się, nie wiem, na przykład odradzali po pewnym czasie. Jeszcze jeden? No nie. Tak. Myślałem, że to gracz, ale nie. To jeszcze jeden z nich. Tak. Teraz chodu gdzieś tutaj na krawędź. Krawędź. Gdzie on jest? Idzie. O, no, chyba najlepsza metoda to po prostu ich atakować pierwszemu, ogłuszyć ich, żeby nic nie mogli zrobić i zabić za jednym kombosem. Myślałem, że następny idzie, a to nie, to gracz, super. Zawał. Gdzieś tam było świecidełko i tutaj mamy jakieś wielkie drzewo. Przynajmniej grup... O! I skrzynka, której nie widziałem. Czy pilnuję jej trochę więcej duchów? Całe szczęście te duchy można atakować normalną bronią. Chyba. Niby mam magiczną maczugę, ale... O co chodzi z tymi drzewami, które mają twarz? Na sobie, na pniu.
Czy to jest mimik? Nie. To jest jakiś magiczny pierścień. Zaraz się nim się mu przyjrzę, tylko sprawdzę, że nikt nie atakuje. Clear Bluestone to chyba przyspiesza czary. Tak. Plus jeden. Au. Ciekawe, czyli jednak te plus jeden pierścionki się po prostu znajduje z tego, co widzę. Nie można ich samemu ulepszać. Szkoda. Dobra, świecidełko jest gdzieś tam. Powoli. Czuję się jak w jakimś horrorze, albo nie wiem, śnie. Koszmarze. Plama krwi. Tam gracz tutaj chyba będzie... Tak, ta rampa taka, gdzie była skrzynka z pierścieniem. Może po prostu pójdźmy przy ścianie. Żeby było bezpieczniej, powiedzmy. Żebym miał gdzie się zaprzeć plecami do skały, żeby mnie nikt nie zbackstabował. Kolejne drzewo z twarzą. Dzień dobry. Okej. Reaguje. Nie wiem, czy to był dobry plan. Ciekawe, czy można je rozwalić. Wow. Nic poza tym chyba nie mogę z nim zrobić. Może to jacyś ludzie zaklęci w drzewa? Możliwe. Kolejne. Naprawdę jak z jakiegoś niezłego koszmaru to jest lokacja. Dobra, spróbujemy się dostać do tego świecidełka. Słyszę jakiś śmiech. Śmiech dziecka? Trzy ziółka odzyskujące czary. Okej, to nie był śmiech dziecka. Jakieś sapanie demona, kurde, czy co? Zgubiłem się trochę. Próbuję znaleźć krawędź tego obszaru. Dobra, jest ściana, która powinna zaprowadzić mnie do początku. Jeśli dobrze kalkuluję. Nie, zaprowadziła mnie dokąd indziej. Chyba. Ale cóż to? Schody. No dobra, idziemy w takim razie. Resztę tutaj pozwiedzam jeszcze potem. Co za ulga. Wyszedłem z tego parszywego miejsca. Mam nadzieję, że tu będzie ognisko. Proszę. Ognisko. Halo? Może? Rampa w górę. Trzeba będzie poszukać ukrytych przejść. Yes.
Tak jest, hurra! Ognisko. Ale i tak wrócę jeszcze tam do tego lasu cienistego. Nie odpocznę tutaj, zdecydowanie. Nie chcę respawnować tam wszystkiego. Czy tu się da wejść z tej strony? Nie? I co jest tam? Czy moje oczy mnie nie mylą? Gość wygląda trochę jak Sid Meier's. Nie wiem, czy to głowa jego, czy taki hełm. Ktoś zamieniony w kamień ewidentnie, tak czy siak. Wow. Kogo my tam mamy? Kolejny gość zamieniony w kamień? Chyba nie jest ten sam, nie no. Nie ten kierunek. Czy ten kierunek? Nie, nie ten. Jumping. Można tam przeskoczyć? Prawdopodobnie można. Dobra, rozejrzę się troszeczkę tutaj. A potem wrócę do cienistego lasu. Wow, skrzynka. Założę się, że to mimik, kurde, aż się prosi. Wow. Widziałem itemik. Widzę dziwny dzbanek. A, już wiem, to są te dzbanki, które wywołują klątwę. I ten dziwny śmiech. Jakieś trajkotanie. Co to jest? Nie wiem, czy chcę tu iść. Nie chcę tu iść. Jeszcze. Klątwa. A fuk. Gdzieś jest skrzynka ziejąca. Klątwą. Skrzynka. Dzbanek. Dobra, idę stąd. Najpierw zwiedzę dogłębnie lasek. A potem będziemy tutaj sobie szaleć. Mamy ognisko w razie czego. Świecuszko na górze. Jak tam dojść? Co to za odgłosy? Oczywiście z góry, ale jak? Pewnie tam po drzewie może jakoś... zeskoczyć skądś? Znak przyzwania. Wciąż jestem człowiekiem. Dobra. Niestety, na razie ognisko musi zaczekać. Chociaż chciałbym sobie czary trochę odnowić. Zaraz. A, tędy. Trauma. Na pewno coś tam przeoczyłem jeszcze w tym lesie. Jesus. A, praise the sun. Jakiś koszmar. Tutaj. Ciekawe, czy można właśnie jakoś z drugiej strony z tamtego ogniska przyjść do tego obszaru. Kolejne drzewo. Wow. Tak na przykład było w Bastylli. Tam mogliśmy z dwóch stron dojść. No dobra, posuwać się... Nie, zaraz, lewą ścianą... Prawą ścianą szedłem. Doszedłem tutaj. Do ogniska, więc teraz dalej prawą idziemy. Potem jeszcze przebiegnę się tam środkiem. Zero widoczności. Ale mam nadzieję, że już te duchy wybiłem. Najważniejsze, że jest ognisko, więc w razie czego to się tam zrespawnuje. Kolejne drzewo. O, coś tu jest. I tam coś jest. Sporo tutaj tych itemków. Bonfire niedaleko. Oż ty! Atak serca. Na szczęście... Nie udało mu się mnie zbackstabować.
Teraz paranoja z tymi backstabami. Wyszedłem na milimetr od ściany i już się zgubiłem. Dobra, tu jest. Niesamowite. Chyba najbardziej... Kolejny. Chyba najbardziej nastrojowy obszar jak na razie. Hono tu, widzę cię. Au! Wika jest tu, co? Ciekawe, czy te duchy mogą coś wyrzucić. Nie wygląda na to póki co. Aha, więc jednak jeszcze ich tu kilku zostało. Widziałem tam świecidełko. Gdzieś. Gdzieś generalnie w tą stronę, ale... Ale gdzie tam jest coś? Bliżej centrum tej polanki morderczej. Ciekawe, co tu się wydarzyło, że... Nie wiem, jakaś klątwa? Czy to jest... Nie. Myślałem, że to jest wyjście z tego obszaru, ale nie. To jest coś innego. Bright spot. No, w sumie jasny. Co tu mamy? Kukiełka i dusza, super. A co jest tu? Wow. Kupiec? Chyba wychodzimy z mgły, przynajmniej na chwilę. Ludzie tu umierali. Okej. No. Ogniste nasiono do ulepszenia piromancji. Jak zginąłeś? Spadł gdzieś w przepaść? Coś go od tyłu zdzieliło? Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Jest item, a ty... Tak, widziałem, że jest. Aha. Bardzo ciekawe. Gdzie moja lornetka? Żeby łukiem przypadkiem nie strzelić. Nice. Zrobię sobie screenshota, co to jest? Niby jakaś paszcza, a w środku głowa? Jeszcze szkielet i to wszystko w kamieniu? Da fuk. No. Leave me be. I like it quiet. Leave me be. Lubi spokój, więc mam go zostawić? Nie. What business have you here, traveler? You may call me Vengal, if I deserve a name in this sorry state. Vengar. It is rare to flap these gums. This is pleasant. Aha, rzadko ma okazję do pogaduszek, więc może jednak. Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight, and then somebody killed me. Or so I thought. I came to. And found myself like this. I don't know what explains it, but it's not so bad, really. Now I watch the days go by, and gaze at the night sky, thinking of the finer things, far removed from war. I'd grown weary of battle, but did not realize it until now. Więc jak mu tam było, Vingarl został, był kiedyś obrońcą tego królestwa, pamięta jakąś brutalną walkę, został zabity? Albo tak mu się wydawało, ale potem ocknął się w takim stanie i w sumie
Nie wie, jak to wyjaśnić. A teraz, no cóż, w sumie to nie narzeka. Jest mu tam, jest mu tu spokojnie. Myśli o innych rzeczach, nie o walce, wojnie. I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, but don't we all? I prefer to stay my distance. But I want to warn you of something. My body. I see visions. My body, headless, raging without me. My body wielding my sword, a sword forged only to kill. My body will show no mercy. If you see the wretched thing, stay far away. Ostrzegł nas przed swoim ciałem, które widzi gdzieś w jakichś wizjach. Ciało dzierżące jakiś miecz przeznaczony do zabijania. Interesujące. Czyli to faktycznie jest tylko głowa. Gdzie on? Głowa, którą coś pożarło najwyraźniej. Tia. I learn new things every day. Things never learned in battle. And thanks to you, I've recalled the joy of conversation. If I can help you, if you require something, do speak up. No, głowa Wengarla. Decapitate. Obcięcie głowy to może być ciekawy gest. Więc faktycznie jest to kupiec, co sprzedaje. Claymore, oh yeah. Oh yeah. Kupuję, dobra, może nie bez zastanowienia. Sprawdzę na razie, co innego tutaj mam. Soul Protection. A to co? Jakieś wielkie strzały, które psują ekwipunek. Interesujące. Wow. Nieskończona ilość żywicy złotej sosny. A co to jest? Aha. Bomby z błyskawicami. Oraz czar, magiczna bariera. Znaczy czar, cud. Wow. Ciekawy opis. Powiada się, że ten cud osłania rzucającego zbroją z kamienia. Ale rok jest napisane z wielkiej litery. A w jedynce przecież mieliśmy Havela, Havel de Rock, który był antymagiczny, jak wiemy. Ciekawe. Zapewne nie przypadek. Więc tak, na pewno kupię Claymora w takim wypadku. I chyba nie stać mnie już na więcej. Jakichś cięższych mieczy to niekoniecznie. Od większych broni to mam moją dużą pałkę. Ale Claymore, no z tym możemy podziałać. Zobaczę, jakie to ma ataki później. I cannot lie. Sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes. But we soldiers stared death in the eye together. And for his highness, I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew not what we fought for. No tak, był żołnierzem, ale z tego, co mówi, to wynika, jakby nie darzył króla wielką sympatią albo szacunkiem. Może, powiedział, że może to dobrze, że nie wiedzieliśmy po co lub dla kogo walczymy. I was born in Feroza, so in the distant east. When I was born, we were already mired in prolonged conflict with our neighbors. Eventually, our kingdom fell, and our people scattered. I've been a sellsword ever since. All I ever knew was war, and I can imagine no other way to live. What a fool I was.
Czytaliśmy już w jakimś opisie wcześniej, że Forosa, kraina upadła, bo była atakowana przez jakichś swoich sąsiadów i generalnie jakieś zamieszki tam wybuchły. A większość wojowników została najemnikami lub rozbójnikami. Jak widać, Wengarl obrał drogę najemnika. I teraz chyba troszkę mu przeszło. To znaczy, nie wiem, gardzi walką, wojną. I'm grateful for these peaceful days. But such contentment lies only in the here and now. Why must life be so confounding? Thank you for lending an ear to my ramblings. Teraz jest mu spokojnie i dobrze. Take these. I've no use for them. Za wysłuchanie go dostaliśmy coś. O, achievement. Go along and resume your journey. Super. I cannot lie. I was a hired hand, yes, and for his highness. But perhaps it's for the best. We knew not what we fought for. No, może to dobrze, że nie wiedzieliśmy, po co walczymy. Ciekawe. I will retire to my silence. No, to chyba zły rodzaj ukłonu, ale to nic. Hełm jakiś. Wow, ej, niezły jest. Naprawdę niezły jest. Ciężki, owszem. Ale ochrona fizyczna ma rewelacyjną. Równowagę również. Tak, ten hełm sugeruje, że Wengarl był niczym dzika bestia. Aha, to już widzę. Nice. Spróbuję jakiś lepszy kąt widzenia tutaj. Interesujące. Niestety jest ciut za ciężki. A, więc to jest po prostu jego hełm. Myślałem, że ktoś go pożarł. No dobra. Hełm, powiadacie. Ile... ciężki, kurka. Dobra, na razie zostanę przy masce. I wypróbujemy jeszcze ten gest, którego nas nauczył. Dekapitacja. Ten jest taki badziewny trochę, więc... A! Mamy ten i mamy ten. Wave, zostawimy pokłon. Może wymienię pointa, wymienię na to. O, to jest to. A dekapitacja? Aha. No, to jest dobre. Bardzo ciekawa tutaj historia, widzę. Cieszę się, że go znaleźliśmy. Ciekawe, czy da się mu jakoś pomóc. Ostrzegł nas przed swoim ciałem, co mnie nieco niepokoi i raczej upewnia, że kiedyś się na to ciało natkniemy. Jaki kłamca. Nie ma żadnego kłamcy. Dobra. Widzę jeszcze jeden przedmiot gdzieś tam w centrum polanki, ale kontynuuję drogę przy prawej ścianie. Przy prawej, no, ścianie, ściana to nie jest. Prawym brzegu. Prawej krawędzi. Mam nadzieję, że już ich wybiłem. Jak nie wszystkich, to naprawdę większość. No to już musi prowadzić do wyjścia. Tak, dobra. Jest nieźle. Czyli teraz spróbuję iść po prostu przed siebie. Nie wpaść w jakąś zasadzkę. Rozpacz. No. Wcale się nie dziwię.
Jeszcze się rozglądam. No teraz nie widzę, gdzie był ten przedmiot. Z tej strony powinienem był go jakoś wykryć. O, tam się świeci. Widzę ciało. Dobra, nikt nie atakuje. Łapiemy Busza i kryształek. Okej. To jeszcze pójdę... Nie wiem, pobiegam tutaj. Dzbanek. Fuck. Dzbanek, który przeklina. Dobra, wyrzucam te noże zatrute, bo mam tylko dwa. Trafi? Aha. Strzelca to z niego nie będzie. I co to za śmiechy jakieś? Może tędy też dojdziemy do tego dalszego obszaru? Ni to jakieś szczekanie, ni to śmiech. Dobra. Spadła mi tutaj z tą klątwą. Cieszę się, że tutaj klątwa nie zabija od razu. To jest teraz petryfikacja. Klątwa po prostu obniża maksymalne życie. Zgubiłem się troszkę. Tu powinna być rampa ze skrzynką. Halo? Tak. Nie? Nie wiem. Aaaa. Widzę cień. I słyszę wycie tego drzewa jakiegoś. Widzę cień, więc jednak nie zabiliśmy wszystkich. Zapraszamy. Tu jesteś. A, widzę cię. Chodź tu. To cię poczęstuję maczugą. O, ty. Tylko nie backstab, proszę. Cwaniaczek. No, teraz. O, laj go. Dobra. Ja pitole. Masakra. To w sumie nie wiem, gdzie jesteśmy teraz. Tak jakoś... się zgubiłem. Znów trzeba będzie iść powolutku, żeby wypatrywać przeciwników, duchów. A, już wiem. Czyli faktycznie zatoczyliśmy koło. Tu będzie skrzynia. Na tej takiej rampie. Po prawej. Tak. Więc co jest tam gdzieś po środku? Czyżby jeszcze trochę tych duchów zostało? Wypuśćcie mnie stąd. Zgadzam się. Czary mi się kończą powoli. Sakra. Tutaj gdzieś był ten dzbanek z klątwą. O, jest. Tu, tu. To chyba to. Dokąd to prowadzi w takim razie? Trup. Ziemia wygląda dosyć dziwnie tutaj. Kamienie. Twarda skrzynka? Byłem tu. Już kompletnie się zgubiłem. Help! Okej, tu jest przepaść. Czyli tu była ta skrzynka, dobra. No nic, jeszcze tutaj pochodzę w takim razie i zobaczymy. No dobra, wróciłem do ogniska, tam chyba już nic nie ma, obszedłem trzy razy cały ten, całą tą
zacienioną polanę. Nic nowego nie znalazłem. To miejsce nazywa się Cieniste Ruiny. Znaczy to ognisko. Teraz jak tam się dostać? Jest jakiś przedmiot na górze. Jest tam skrzynka. Skrzynkę zdzielę z łuku może. Ciekawe, czy to sprawdzi. Czy to jest mimik. Okej. W sumie trzeba by pewnie niedługo kończyć. Ale jeszcze tu się rozejrzę. Aha, tu jest przedmiot. Jakiś lepszy kamyczek. I co? Jak do tej skrzynki dojść? Z drugiej strony? Skoczyć z prawej? Skoczyć stąd? I o co chodzi z tymi skamieniałymi postaciami? Nie wiem, czy to... Nie wyglądają jakby na ludzi. O, może z góry się da tu zeskoczyć. A i no nie wiem. Wysoko trochę. Stąd? Stąd nie wejdę. Przeskoczyć tam na drugą stronę. Tędy? No, stąd da się tam zeskoczyć zdecydowanie. I jest urna, która przeklina. Z łuku chyba nie byłem w stanie ich rozwalić. Może jakbym, nie wiem, jakichś cięższych strzał użył. Mam trochę bomb, mam trochę noży, ale wcelowanie to będzie wyzwanie. O, nawet się udało. Śmiech mnie niepokoi mocno. Pod nami przepaść. Rozkosznie. Tu ktoś coś kombinował. Fuck. Czy to te urny się śmieją? Nie. O, nie wiem. Zmienię może miecz, znaczy broń na miecz. Albo nie. Spróbuję tu wbiec i rozwalić tą urnę. Nie ma żadnej urny. Co jest grane? O, dzień dobry. Wow. Hello. Gość z pokaźną tarczą. Kolejny. Tam za krzakiem. Trzeci. Bazyliszek. Petryfikacja. Myślę, że będę w stanie go zabić. Tylko teraz... podałby jednego naraz tutaj przyciągnąć. Dużo urn, które przeklinają. Wygląda to na rewelacyjne miejsce. Ciekawe, czy będę w stanie go z łuku, nie wiem, w ogon strzelić. Hahaha. Będę. Halo? On wygląda jak trochę... To jest jakiś gigantyczny bazyliszek. Jesus! Da fuk? To nie jest mały bazyliszek. Wow! Co to jest? Oh, fuck. Tego się nie spodziewałem. Zwrócenie jego uwagi w takim razie może nie było najmądrzejsze. Ciekawe, czy mam jeszcze zatrute strzały. Chyba mam. Spróbujemy. Podejrzewam, że tutaj się na mnie rzuci, ale kto wie. Błahaha, cztery zatrute strzały, spoko. Stara taktyka z Dark Souls 1.
na jakichś takich mocarnych przeciwników. Trucizna nie jest może zbyt rycerska, honorowa, ale to jest Dark Souls, nie zamierzam tutaj kurde ryzykować. Pewnie ten bazyliszek bardzo szybko potrafi, nie wiem, zamienić w kamień. Zatrute strzały się kończą. A zwykłe strzały, zobaczymy ile zadają. Też nie tak źle. Co? Myślałem, że jeden z tych barbarzyńców się rzucił, czy ktokolwiek to jest. Jesus. Zrobię sobie screenshota z nim. Rewelacja. W oko. Czy raczej fałszywe oko. 70 obrażeń. Mogło... O, dobrze. Padł. 3000 dusz. Nice. Coś wyrzucił. Tak, tam zdecydowanie ktoś stoi z toporem. Więc jest ich co najmniej dwóch. Więcej przeklinających urn. Spróbuję, nie wiem. Spróbuję tą urnę rozwalić. Zobaczę, czy któryś się na mnie rzuci. Miał być nóż, a nie bomba, ale spoko. Też podziałało. Dobra, ten z prawej jeszcze mnie nie widzi. Rozumiem, że jakbym tutaj wyszedł, to zaraz bazyliszek by się na mnie rzucił. Aha, standardowo. Myślałem, że ten drugi się rzuci, ale nie. Odwrotnie. W pizdziec! Dwóch. I przeklinają. Run, Forest. Okej. Au. Ich broń przeklina. To nie jest dobry znak. Też można się było tego spodziewać. Dobra, uciekli. Wracaj. Chyba ich trochę z czarów postrzelam, bo mały dramat tu widzę. Co się zasłaniasz? Blokować potrafią ładnie. Co to w ogóle jest? Jakieś predatory. Chciałem sprawdzić, czy da się go ogłuszyć, ale coś nie bardzo. Ciężka sprawa, widzę. Chciałem go sparować, ale to też nie był najlepszy pomysł. Czy ja mam coś, co chroni przed klątwą? Nie wiem. Znów chciałem sparować, ale znów nie wyszło. Znów nie wyszło. Chyba powinienem przestać próbować. Fuck. Wow, backstab. Yes. Okej, ci goście się nie patyczkują. Wow. Ile stusów na niego poszło? Ze 3, 4. No dobra, co prawda część na próby parowania, ale... Au. Okej, nie jestem w stanie zbytnio ich ogłuszyć. Może spróbuję z cięższą bronią i z pierścionkiem K2.
kamiennym, który poprawia ogłuszanie. Ile znaków przyzwania. Ciekawe dlaczego. No ale tutaj zakończymy odcinek. Szykuje się niezła zabawa. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.